Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Jesteśmy już tutaj przed obozowiskiem orków, bo już jesteśmy gotowi na walkę ostateczną w świątyni. Wiecie co, w sumie tak będziemy musieli się tutaj już pobić z tymi orkami. To już wam urszak do kogoś nawala zaspoileruję, ale ubiorę sobie Ulumulu, bo w sumie nie chcę mi się z nimi bić od początku. Tak będę musiał, ale... A, zabiłem Fiska i dlatego mam tyle różnych badziewnych broni. Ej, gdzie ja mam te Ulumulu? Mam je w ogóle? Nie sprzedałem je komuś? Ja bym się nie zdziwił. Czy je zgubiłem? Dobra, mniejsza, nie wiem gdzie jest. Kichać to. Idziemy zrobić totalną siekę. Chyba, że one się usuwa automatycznie. No. Uho, dużo was. Ale... No, prawie mi nic nie robią, ale jest ich dużo. Wow, na hita. Jakiś krytyk mi wszedł. No, zaznacz go, zaznacz go. Czekajcie. Ale mi jak nie zaspamuje ciosami, to jest problem. Ten też poszedł na hita. Jak widzicie, orkowie są już dla nas teraz słabi. Ale i tak trzeba na nich uważać. Czy mało mi życie zjechali, ale... Dobra. Zespię sobie manę. Dobra, i co to ja mam? Do siły, pijemy. Aha, i tylko tyle, fajnie. Magia, gdzie ja mam magię? Tutaj. Coś fajnego, co ja tu mam? Armia ciemności. Będzie chyba najfajniejsza aktualnie. Dobra, już te wszystkie teleporty mi niepotrzebne. Siódemeczka. Staniemy sobie tutaj. I mocy przybywaj. Teraz będzie musi trochę poczarować. Dajesz, dajesz. Balansuj tym ciałem, właśnie tymi ramionami. Głównie. No. Armia moja przybyła. Kostki do ataku. No, teraz pójdzie zdecydowanie łatwiej. Szczególnie, że tutaj są nie tylko orkowie żołnierze, ale są też orkowie słabsi. A ja i moje kostki jesteśmy niepokonani. Jeszcze czy jak mi ogień wejdzie, to wtedy zabija na hitę, zauważyłem. Ale mi tutaj zespamowali, muszę się, czekajcie, muszę się wycofać. Uho, ale mnie tutaj pociśli. Ło! Ej, kostki pomocy. Czekajcie, bo ja oczywiście nie zapisałem, geniuszem jestem. A ten ork haj ucieka. O, może urszak mi pomoże. Ork. Trochę to zlamiłem teraz. W ogóle to tak śmiesznie stoi z tym. Jak tu się sprawdzało tylną kamerę? Oczywiście nie pamiętam. Nie, 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 nie pij to. Nie tą miksturę. Nie tą miksturę. Aj, no. Szlak by to was trafił. Dobra, muszę jednak zapisywać częściej. Rzucenie się tak w środek obozu to jednak jest kiepski pomysł. Czemu nie mam tego Ulumulu, no? A, przecież mam burzę ognia. Trzeba trochę pokorzystać z tej magii jednak. Śmiecz ożywień, samo uzdrowienie. Dobra, to się przyda, a resztę wywalamy. Armia ciemności, no dobra. Niezbyt mi się sprawdziła. Deszcz ognia mam tylko jeden. To niedobrze. Przyzywanie demona też mam jedno, koła ma też jedno. Szkieletów mam dużo. Telekineza. Dobra, na razie zrobimy tak. Nie wiem, co się jeszcze z tego przyda. Różne przemiany. Pło! Co to jest? Czy tyle many potrzebuję? Śmiecz ożywieńca może nie. Ale ognista burza jak najbardziej. No bi! Ach, zapomniałem, że manę... Dobra. Ja, nie, ja to jestem genialny. Nie ma co gadać. Pojedynczo to ork dla mnie jest zerowym wyzwaniem. Chyba czekajcie, ustawię sobie już ekwipunek na mikstury, żeby potem nie szukać tak jak było to ostatnio. I zaczynamy sejwiki odtąd. Tutaj walniemy normalnie ognistą burzą, bo tutaj ich dużo nie ma przy tym wejściu.
Tylko... A, już myślałem, że tylko jeden się rzuci. No, tak myślałem. A, i tak zdążył mi ten jeden cios wyprowadzić. W pewnym momencie jestem wolniejszy od nich, z tego co widzę. Nie wiem, po co zebrałem tą broń. Dobra. Więc, że tak się wyrażę, przednia straż została wybita. I teraz będzie dopiero jadka. Zwiemy sobie znowu armię ciemności. Mocy przybywaj. Jakbym był magiem, to wyjąłbym ten kamień z Uriziela i mógłbym wtedy mieć śmiertelną falę, czy jakoś tak to się nazywa. Ale mi to dużo many zeżarło w ogóle. Dobra, moje kostki teraz się za nich wezmą. Aha, wypij od razu to na siłę. Dziwne, orkowie się nie rzucili na moje szkielety. Czekajcie, wymierzymy sobie jakiegoś żołnierza. O, ork wiarus. Nie wiem, czy gorszy, czy słabszy. Bijemy. O, oj, moje kostki też trafiło. No bij, bezi. Za szybko kontroluję. Dobra. I kolejny. Bez problemu. Kolejny. Dalej moje kostki. Bijemy. A, tu jestem wolniejszy, dobra. Źle to robię. Czemu się rzuciły na mnie wszyscy orkowie? Kurde. Nawet nie zdążę ciosu wyprowadzić. Beznadziejna sprawa. Wam powiem. Jak to w ogóle u mnie stoi? 50 punktów, wow. Punkty życia 380. Nie, to nie ma sensu taka walka, kurde, bo... O, jest, urszak biegnie mi pomóc. Ci orkowie co, uciekają z obozu, czy walczą, czy co? Nie, szkielet, no... No, nienawidzę tych mechanizmów gotyka czasem, jedynki szczególnie. Dobra, ale już mamy przewagę liczebną. Bo czemu mi namierza szkieleta zamiast orka? Ja tego nie ogarniam. Sojuszniczych jednostek nie powinno namierzać. Tak jak jest potem w trójce. Przynajmniej jak wszystko dobrze działa. To w trójce nie namierza jednostek sojuszniczych. No, a tutaj tak. No, pff. To jest skurzające, jak chcesz być orka, a bijesz swojego szkieleta. Urszak się w ogóle zbagował. Pomożemy mu. Co, ktoś mnie tam jeszcze tłucze? Tak, ktoś mnie tłukł, bo... Ale moje szkielety go zaciukały. Chodź, urszak. Ech. Czy jak cię walnę, się obrazisz? Tak, obrazi się. Czy urszak jest nieśmiertelny? Chyba tak. To był błąd. O, pff. Nie, dobra, czekaj, wczytam to, żeby szkielety się nie biły z urszakiem. To będzie trudniejsze niż myślałem. Znaczy tylko na początku w sumie, potem są tylko magowie trudniejsi. No. Ej, no nie we mnie! Jaki frajer! Idziemy stąd. No już ja go nie pokonam, bo on jest nieśmiertelny. Już zapis zrobiłem przed tym, zanim go walnąłem. Coś tu jest zbugowane. Dobra. Tam już właściwie nie muszę ich zabić. Ale przyzjemy sobie szkielety. Szybciej. No, są. Kto chce się bić? On się chce bić. Coś mało tych szkieletów, ale... No. Kurde. Dawno nie grałem w Gothica i trochę wyszedłem z sprawy, wam powiem. Tutaj już tam widzicie sami tacy orkowie, więc... Oni nawet jeśli stawią nam czoło... Co właśnie robią? To problemem będzie tylko ich liczba. A i pewnie, kombos w trupa. Uwielbiam to. Jeszcze w Gothicu trójce jest fajne, że... O, teraz jakbym tak bił, to w Gothicu trójce bym trafiał, a w jedynce i w dwójce nie. Inny silnik. Chociaż silnikowi z Gothica 3 można bardzo dużo zarzucić. Z kim oni się tam biją? Sami ze sobą. Walnę im dam kuleczkę, niespodziankę. To było niepotrzebne. No i teraz znowu namierza mi tamtego. O, ten się spalił. Wow. On się powinien spalić, więc trochę tego.
Mał, nie spalił się. Gdzie są w ogóle moje szkielety? Pewnie gdzieś poszło się bić. Widzicie, ci to oni prawie nie zadają mi praktycznie żadnych obrażeń. Więc tak jak myślałem, tylko na początku było ciężko. O, tam jeszcze jesteś dwaj wojownicy. No i zaraz będzie trudniejsza rzecz. Mam nadzieję, że nie dochodzą do was jakieś dziwne dźwięki z dworu. Coś tak słyszę przez słuchawki, że coś tam się dzieje, ale... Jak tak, to przepraszam was bardzo. No, chodźcie tu. Aj, źle zrobiłem. Niepotrzebnie. No, teraz już pójdzie łatwo. Jakby byś jeszcze chciał blokować. No blokuj! Oh, dobra, nie ma się co bawić, bo... Kurde, oni mnie wkurzają, bo oni cię tak zespamują ciosami, że... To mnie zawsze wkurzało właśnie w Gothicu. Gothic ogólnie super grą, ale to mnie wkurza strasznie. No ale w końcu Pirania się uczyła na błędach. No i dobra. I tu się zaczynają nasze problemy. Musimy przebić się tamtędy, zwędzić posążek i jeszcze przeżyć. Wybaczcie. Dobra, trafieni. Coś mi głos się, tak się załamuje. Niedobrze, mam nadzieję, że wytrzymam do końca odcinka. Ten w ogóle bije powietrze. Znaczy dla mnie to dobrze, ale... Oni są jeszcze chyba silniejsi od żołnierzy. A, pół życia mi zjechali, chyba było 3 czy 4. Tak, na pewno są silniejsi od żołnierzy. Teraz się zacząłem zastanawiać, czy nie mam za mało mikstur. Mam nadzieję, że nie. Bo zaczyna się problem. Musimy zabić tych szamanów. Zanim oni zabiją nas. Nie, nie, kurde. Miałem najpierw zapisać. Nie, zapisałem, dobra. Muszę strzelać szybciej niż on. Taki jest plan. No, on może by się spalił. Niepotrzebnie zmarnowałem teraz manę. Uciekaj, Bezi! Jest! Unik. A, tak, brak many. Ło, Bezi, biegaj! Aj! No właśnie. I teraz już po nas. Już nas tak zespamują tymi atakami. No ruszaj się, Bezi. Noż! Nie w tą stronę się ruszyłeś. Szybciej. Noż! I teraz po nas, no właśnie. Ale przynajmniej nas nie zabili, tylko nas powalili. Ale nie mogę obrócić kamery niestety. O, co to się stało? Stawaj, Bezi. Co tu się dzieje w ogóle? Jakieś bugi. Czekajcie, spróbujemy wstać i uciec. Że chyba wypadł na mnie. Nie, nie wypadł na mnie, czy nie wiem. Stawaj, Bezi, bo nie chcę mi się wczytywać po prostu. Jak Bezi żyje, to po co wczytywać? Ale jak to dostanę hita w plecy, to... A, nie dostałem. Urizel na ziemi w ogóle. Dobra. Ło, ale mi mało dodaje ta duża mikstura. Tak, trzeba było kupić więcej. Trudno. Już teraz za późno. No szybko, Uriziel. Dobrze, że to w ogóle trochę dziwne to jest, ale dobrze, że to zaklęcie nie zabija. Znaczy te zaklęcie od orków szamanów. To tylko wprowadza takie właśnie... Że tak się miotam podpalony, ale... Ten co robi? Chodź tu. O, ten już w ogóle chyba nie żyje. Nie wiem, co się dzieje. Wszędzie bugi. Dobra, magia. Potrzebujemy telekinezy. Priokineza nie. Kontrola tam była. Zaraz znajdę. O, telekineza na 9. Jak pamiętacie, otworzyć świątynię można było na dwa sposoby. Albo zwojem zaklęcia, co myśmy zrobili. Albo dzięki temu posążkowi. Znaczy, a nam to chyba Urszak powiedział. I jakbyśmy wzięli ten posążek, to ci szamani zaczęliby nas wtedy wszyscy naraz bić. Dlatego ja tego nie robiłem. Najpierw wolałem ich zabić. Zbieramy posążek. I możemy wędrować do wejścia, które jest tutaj, tak? Zawsze się mylę. Tak.
No, statuetka przesuwa dźwignię. I po raz drugi wchodzimy do świątyni śniącego w tym gameplayu i tak dalej. Już wam powiem, że to nie jest ostatni odcinek, że na pewno się domyśliliście po tytule, bo to nie, ten odcinek na pewno nie ma tytułu koniec, bo to będzie osobny odcinek. Chcę, żeby tak ładnie wszystko wyszło. O, tylko nie, oby mnie wywalił gry. Dobra, jesteśmy. Teraz czeka mnie oczywiście przeszukanie tego terenu, bo ja już nie pamiętam, gdzie trzeba było teraz iść. Zawsze się gubię w tej świątyni. Ale i tak już właściwie już 15 minut chyba trwa nagranie. Więc jakby co, to ja sobie sprawdzę. Poza odcinkiem się już spotkamy blisko naszego celu. Znaczy, żebym wiedział już po prostu, gdzie iść. Ale spróbujemy na razie normalnie. Tutaj się, o ile pamiętam... O, słyszę, że koktajl mi się robi. Znaczy, że ktoś robi u mnie w domu koktajl. Pewnie truskawkowy. Bo tam truskawki widziałem ostatnio. Dobra, tak się trochę rozkażem. Lubię koktajle. Możecie napisać mi, czy lubicie. Ja tam lubię bardzo. Wszystkie, jakie tam są. Owocowe i tak dalej. Znaczy, nie wiem, jakie mogą być jeszcze oprócz fajnych owocowych, ale na pewno mogą być. Dobra, czekajcie. Czy tutaj, czy tam do góry? Tam do góry. O, no moje kochane schody. To tu, robiąc te schody, też ktoś nie pomyślał, bo jak ma się akrobatykę, to skoczenie tam, no właśnie, jest praktycznie, no, co najmniej trudne. Bo będzie, o, widzicie, przeskakuje nam przez dwa schodki. To, no, tego też nie dopracowali, ale... I właśnie różne symbole, które mają nam pomóc w rozgrywce, jak tutaj gramy. Ej, zaraz. To nie jest to miejsce przecież. Poczekajcie. Po co ja tu przyszedłem? Aha. Och, jaj, ta moja inteligencja. Chyba trzeba iść jednak tędy. Nie pamiętam, jak gdzie się tutaj szło. O! Czyżbym ja tutaj nie szedł jeszcze? O, i topka też bardzo nie lubię takich ciosów, które niby są, ale nic nie robią. Światełko. Dawno światełka nie miałem. Teraz znowu muszę poszukać, gdzie tu trzeba było iść. A tu się okaże, że się wróciłem, ja bym się nie zdziwił. Bo te drogi są tutaj tak pomieszane. O, jakim cudem jak nie byłem? Zresztą w sumie dobrze. Znaczy, nie nabiję następnego levelu, a raczej nie ma szans, bo ja go nabiłem w obozie dopiero. Więc ma szansę, że nabiję tutaj. No pewnie, że się wróciłem, no. Skąd ja to wiedziałem? Dobra. Jak tam czas odcinka? No, jeszcze możemy chwilę połazić. Znaczy, na pewno raczej skończę odcinek przed tym miejscem, w którym się zobaczymy w następnym. Ale po prostu tam sobie dojdę w odpowiednie miejsce i nic nie stracicie. No i te kostki tak wiszą. Biedne kostki, no. O, ty tu czego? On tu zeskoczy za mną, tak? A ja wyskoczę. Wyjdziesz, czy nie? A, muszę ci się odsunąć, tak? Nieumarły kapłan to jest chyba. O, dużo was tu. Kiedy zapisałem ostatni raz? Nie pamiętam, a to chyba źle. Chyba, że tutaj jest jakiś ostatni kapłan, którego ja pominąłem przez przypadek ostatnim razem. Mam nadzieję, że nie. Wow, kurde, czekajcie. Szlak! Jakim cudem? Nie, no bez jej, że to zapisałem przed wejściem. No, to jednak będzie tak, jak mówiłem. Jak zobaczymy się dalej. To co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Już trochę szkoda czasu tutaj mi wracać i znowu tam przychodzić. Więc żegna was Mitrandir. Do zobaczenia na następnym odcinku, który prawdopodobnie będzie już ostatni. Na razie. Jeszcze tutaj okazało się, że tutaj jest ten kapłan. Tak, sorry. Wierny w domu pana. Bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu.
O, wybaczcie, bo miałem mały błąd i wywaliło mi grę. W ogóle, kurde, te przyciski są tak wkurzające. Mam źle ustawioną ustawione nagrywanie. Zabiłem tutaj właśnie wraga Kasorg. Warak Kasorg, nie wiem. I ostrze światła dostaliśmy. Czyli jednak nie myliłem się, jednak pominąłem wtedy jednego szamana i on był właśnie tutaj. Sorry, że nie widzieliście tej walki, to w ogóle jeszcze dwa demony były przy okazji. Ale po prostu, jak widzieliście, miałem mały problem. Zablokowało mnie i musiałem to wznowić. Więc co? Ten szaman został zabity. Więc został nam już tylko ich główny boss, tak powiedzmy. Który jest nieśmiertelny, dlatego w sumie też u niego nie byliśmy. Dobra, to jest trochę zamotlane. Teraz już naprawdę kończę odcinek, więc żegnam was, Mithrandir, na razie.